Britta Sombalonga, great to see you again. It's the first time we've had a chance to speak to you in a little while. How are you doing? I'm extremely happy. Can you tell by my face? It certainly looks that way. PS, jestem chory, sorry za głos. Siema, z tej strony Skydub, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kariery Nottingham Forest. Dzisiaj kolejne 4 mecze plus 1 w pucharze. I aktualnie zajmujemy trzecie miejsce, nad nami Brentford i Aston Villa. I od razu przechodzimy do meczu z Wigan Athletic, gramy u siebie. Wigan jeszcze w 2012 roku grał w Premier League, teraz jest Benjaminkiem w Championship. Mają aktualnie 9 miejsce, Nottingham 3 ze 7 punktami na koncie, a ja zapraszam na skrót tego meczu. Dobra, pierwsza akcja Wigan, Jacobs, widzę tutaj błąd w obronie, Jacobs strzał z dystansu i na szczęście nie trafia w światło bramki. Tutaj Kasami do Hughesa, Hughes do Carroll przy piłce, jest polukany Carroll do Hughesa, oddanie piłki i mamy gola pierwszego w dzisiejszym odcinku i meczu. W 65 minucie Hughes trzyma swoją pierwszą bramkę w barwach Nottingham oczywiście i 1-0, prowadzimy. Nawet tutaj akcja Jacobs, tutaj błąd w obronie, Greek i złe krycie naszych zawodników, niestety tracimy bramkę, no 3 minuty po tym jak prowadziliśmy, więc długo się nie nacieszyliśmy. Zaraz zobaczymy na powtórkę. Tutaj Jacobs, już dziura w obronie była i Greek. Ładny strzał. I 1-1. No i to spotkanie tak się zakończyło. Wiele bramek nie było, wiele akcji też nie było. No nudny mecz ogólnie, ale jest remis. Po raz kolejny zdobywamy tylko jeden punkt. Hughes man of the match, ale nie gram jakoś znakomicie. Tutaj trening Asambalongi, Hughesa. I tam jeszcze był na pewno Kasami, Redmond i Osborne wbija 70 overall. Dobra, teraz spotkanie w pucharze z Plymouth. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałem. Wyszłem rezerwami i zobaczymy jaki będzie wynik. 1-0, przechodzimy do kolejnej rundy. Dobra, tutaj kontrakt dla Walkera, bo potrzebujemy tego prawego pomocnika i pomyślałem, że kupię kogoś z ekstraklasy, bo to dość realistyczny transfer. Nawet ktoś mi zaproponował go. Dobra, tutaj pomyślałem, że zmienię formację, bo coś ostatnio te wyniki nie wyglądają za dobrze, zmieniłem na 4-1-4-1, więcej osób będzie w obronie, a teraz spotkanie z Leeds United. Leeds, które myślę, że też ma szansę dostać się do Premier League, ale zobaczymy czy im to się uda, zapraszam na skrót. Dobra, pierwsza akcja nasza, Osborne. Piękne podanie długie do Kasamiego, Kasami i strzelamy bramkę w 5 minucie tego spotkania. I już prowadzimy, świetna akcja naszego zespołu tutaj. Osborne świetnie zauważył Kasamiego, zaraz to właśnie zobaczymy. Tutaj świetne podanie, długie, dziura w obronie i Kasami ładne uderzenie. Mamy tutaj rzut rożny, Osborne do Lansberego, Lansbery! A i mamy poprzeczkę, no niestety, a szkoda. Dobra, Lica do Lansberego, Lansbery wchodzi w pole karne, Lansbery ma szansę, Lansbery, świetne podanie do Asambalongi, Asambalonga już zdobywa swoją czwartą bramkę w Championship, naprawdę ten napastnik gra znakomicie. Wow, po prostu jest genialny w tym co robi tutaj. Lansbury w sumie zrobił całą akcję, a ten tylko wykończył. Albo aż. Dobra, tutaj rzut rożny, tutaj strzał Dallasa chyba, tak mi się wydaje. No i mieliśmy spokojny wynik 2-0, a teraz jest 2-1. I teraz musimy się martwić, aby dowieść to zwycięstwo do końca. Na pewno nie będzie to łatwe. Tutaj ładna główka, no i niestety tutaj błąd bramkarza w ogóle. Dobra, Osborne do Traore do Lichaj strzał i niestety, a szkoda. Eiling, nie wiem jak się to czyta, Eiling strzał i Henderson broni. Dobra, rzut rożny po prostu, Hernandez do Uda i Wood i aj. Tutaj bramkarz naprawdę się nie popisał, no bo to nie był jakiś super strzał, wiadomo. Wood doskoczył, ale ten strzał naprawdę był do obrony. Szkoda.
No i to spotkanie tak się zakończyło niestety. Znowu remis. No naprawdę póki co to nie wygląda za dobrze. Osborne, man of the match, dobrze grał, się nie dziwię. No tutaj trening Asambolongi, Osborne, Prairie, kto tam jeszcze był? Lama i Hughesa. Tutaj właśnie frankowski kontrakt. Tutaj odrzucamy od Leicester ofertę i frankowski zostaje naszym nowym graczem. Pisze dość realistyczny transfer. A tu trening Asambolongi, właśnie frankowskiego Hughesa, Pereiry i Osborne. I teraz przechodzimy do meczu z Aston Villa, czyli i myślę, że jedno z trudniejszych. Gramy na Villa Park. No i teraz musimy udowodnić, że zasługujemy na walkę o Premier League. Tutaj nowym zawodnikiem jest Vilhena, nie mam pojęcia kto to jest. Przyszedł z Feyenoordu. A ja zapraszam na skrót. A Filena traci piłkę, tutaj Cohen przejął piłkę, mamy szansę, Cohen do Asambolonga świetnie fake shotem pokonał obronę przeciwnika, a później świetnym strzałem wykończył tą akcję, naprawdę tutaj ładnie to wszystko wyglądało. Teraz zobaczymy, tutaj Cohen przejął piłkę, Asambolonga fake shotem ominął obronę i strzał też bardzo dobry. Piąta bramka. Kasami do Asambolongi, Asambolonga po raz kolejny przy piłce, Asambolonga dobry rajd tego zawodnika, naprawdę widać, że jest szybki. Asambolonga tutaj znowu fake shotem podaje do Kasamiego i Kasami wykańczy tą akcję, jest już 2-0 w 35 minucie tego spotkania. Naprawdę to wygląda póki co znakomicie, aby to nie wyglądało tak jak w tamtym spotkaniu, że zaraz stracimy jedną bramkę i wszystko się posypie, ale na razie jest bardzo dobrze. Dobra, Jedyniak do McCromera. McCromery i strzał! Dobrze, że broni. Tutaj Cohen po raz kolejny przyjmuje piłkę, błąd w obronie, Asambolonga! I zdobywa po raz kolejny bramkę, no ten gracz jest znakomity. Nikt go nie zatrzyma. Po prostu to jest idealny napastnik. Tutaj Cohen naprawdę też dobrze gra, przyjmuje piłki, zdobywa asysty. 3-0. No i to spotkanie tak się zakończyło i w końcu mamy jakiś dobry wynik, 3-0, to naprawdę wow. Tutaj Cohen man of the match, naprawdę zasłużył. A teraz mecz z Rotherham United. Myślę, że dobrze przeczytałem nazwę drużyny. Gramy na wyjeździe. Najbardziej dziurawą obronę właśnie ma Rotherham United. 14 bramek straconych, więc myślę, że mamy szansę na strzelać, ale zobaczymy jak to będzie. Dobra, tutaj rzut rożny Hughes do Lama. LAM! I obrońca był tam, gdzie trzeba. Dobra, halt for Clark Harris do Flick Lloyda. Boże, te nazwy mnie zniszczą. Hughes do Lansbury'ego, Lansbury do Bentnera. Bentner, Lord Bentner! O Jezu, czemu on tego nie trafił? Dobra, Frankowski, Przemek do... Valios do Hughesa, Hughes po raz kolejny, Hughes podaje do Carroll i podobnie jak na początku odcinka, tym razem na odwrót, Hughes asystuje, a Carroll strzela. Wcześniej było na odwrót, ładne podanie, w sumie podobny gol nawet, trochę byka. Dobra, i to spotkanie się zakończyło, czyli ostatnie spotkanie w dzisiejszym odcinku, po raz kolejny man of the match Hughes zdobył asystę, więc myślę, że zasłużył teraz trening Asambolongi, Osborne. Kto tam jeszcze był? Frankowski, Hughes, Cooper, to jest taki junior i wygląda całkiem spoko. I to koniec odcinka, po raz kolejny trzecie miejsce. W sumie wygląda czołówka, dalej tak samo. Ja wam bardzo dziękuję za odcinek. Zostawcie suba, lajka, więc na razie cześć i czołem. Mówi do was Skydum, elo.